Robak i ptaszek. Czuwaj, aniele, nad moim łóżeczkiem, błogosław mamie, błogosław tacie i pozwól mi wyrosnąć na dużego, porządnego ptaka. Amen. Dobrych snów, kochane dzieci. Dobranoc. Dobranoc, mamo. Ej ty, tu jest napisane, że prawdziwy ptak z łatwością łapie robaki. No i co z tego? Mnie jest to obojętne. Czyż nie są grzeczne te słodkie maluchy? Zostaw w tej chwili tę książkę. No, jeszcze ładniej. Jesteś jeszcze o wiele za młody na czytanie takich rzeczy. I jeszcze jedno, synku, będziesz łapał robaki dopiero wtedy, jak się nauczysz fruwać. Inaczej mógłby cię schwytać lis. Lis? Co to takiego, mamo? To dzikie, duże zwierzę z dużymi, zielonymi oczyma i długim, śpiczastym nosem oraz długimi, ostrymi zębami. Lubi on pałaszować na śniadanie małe ptaszki, zrozumiano? A teraz, moi mali, grzecznie spać. Tam ja się nie boję starego lisa. Jutro wstanę wcześniej i złapię robaka na śniadanie. Tak, a wtedy złapię cię lis. Tam, nie dam się złapać. Ptaszek wstał bardzo wcześnie i wyszedł na spacer. Jestem ciekawy, jak taki ptaszek wygląda. No chodź tu, mały robaku, chodź tu, nie boję się ciebie, chodź tu, ty tchórzu. Gdzie się schowałeś, tchórzu, i tak cię dostanę. Ptaszku, zobacz tam. Dałem się nabrać. Thank you.
Jestem rozbójnikiem, jeśli ktoś by nie wiedział. Czy ty też gonisz robaka? Tak, oczywiście. Całkiem przebiegły ten robak. Zna wiele sztuczek, jednak z pewnością go złapiemy. Tak, na pewno go złapiemy. Jest tylko jedna rzecz w lesie, na którą my, ptaki, musimy uważać. Lis. Lis? Moja mama opowiadała nam, że on chętnie jada małe ptaszki. Opowiadała nam, że jest bardzo duży, mniej więcej taki jak ty. Mówiła też, że ma duże, okrągłe, zielone oczy, mniej więcej takie jak twoje. Opowiadała także, że ma długi, śpiczasty nos, mniej więcej taki jak ty, oraz ostre zęby. Takie, dokładnie, jak twoje. Pomocy, lis, pomocy! Nie, nie zjedz mnie, pomocy, mamo, pomocy! Mamo, pomóż mi przecież! Lis, mamo, pomocy! Krwawie, jestem ranny. Pomocy! Obudźcie się, moi śpioszkowie. Czy dobrze spaliście? Tak, mamo. Tak, mamo. Tak, mamo. Zgadnijcie, co przygotowałam dla moich małych aniołków na śniadanie. Co, mamo, może robaki? Ja nie chcę żadnego robaka na śniadanie, mamo. Ja też nie chcę robaka, mamo.